Witam Państwa w komentarzu walutowym Bossa FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 21 listopada, godzina 7.30, czyli taki poranny przegląd w tej chwili walut sobie zrobimy i chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować cztery moim zdaniem najciekawsze, bądź też najbardziej potencjalne układy rynkowe, jakie w tej chwili nam tutaj zaistniały. Przede wszystkim zaczynamy tradycyjnie od rynku euro-dolara. To, co możemy zauważyć, to że euro-dolara po wybiciu tej ważnej linii trendu przetestował 1,32, tak naprawdę 1,33. Tutaj parę pipsów było niżej. Widzieliśmy ruch powrotny do przebitego zakresu i ruch, tak naprawdę dopiero ten ruch, którym powinien mieć miejsce, czyli jest to tak naprawdę klasyka analizy technicznej i wydaje się, że w tym układzie z tego tutaj może narodzić się nam jakiś mocniejszy ruch, nawet w kierunku 1,30-1,40. To tak jakby temat jest tych spadków, to są dwa sygnały. Z jednej strony doniesienia agencji Bloomberg, iż Europejski Bank Centralny rozważa wprowadzenie ujemnej stopy depozytowej w przypadku, gdyby te odbicie nie było tak dynamiczne zakładu. Oczywiście tutaj od razu mieliśmy kontrresony Jensa Weidmana, także no, są to pewnego rodzaju to spekulacje medialne. Nie wydaje się, żeby to w tej chwili miało jakiś realny tak naprawdę wpływ na przyszłą politykę Europejskiego Banku Centralnego. No, drugim tematem to oczywiście były zapiski z ostatniego posiedzenia amerykańskiej rezerwy federalnej. Tutaj okazało się, że Fed jest to oczywiście jakby przygotowany na ścięcie, na tapering tak zwany programu QE. No tutaj było to dość jastrzębi dokument, ponieważ bardziej było podkreślane to, że Fed jest gotowy na obcięcie tego programu QE, niż to, że będzie czekał na jakieś mocniejsze potwierdzenie ze strony gospodarki, także również na korzyść dolara. Oczywiście widać, że te spadki jednak wyhamowały się tutaj w okolicy średniej, naszej średniej sukcesyjnej, lekko naruszając. Ta średnia już była tutaj parę razy przebita, także w tej chwili bardziej pełni takie rolę indykatora intersesyjnego. No pytanie, jak będą wyglądały jeszcze dzisiejsze odczyty indeksów PMI z Europy. Ten odczyt z Chin na końcu tutaj był zbyt dobry, także widać, że tu jakaś presja powstała. No tak jak mówię, to technicznie układ jak najbardziej wskazuje, jeżeli byśmy wybili zakres 1,3350, to tak naprawdę z dużą dozą prawdopodobieństwa trzeba zakładać, że będzie szybki test 1,3140. Przejdźmy do kolejnej pary. Drugą parą jest euro-złoty. Euro-złoty, które Państwo widzą, oscyluje tutaj sobie w granicach 4,20-4,16. Tutaj mieliśmy jedno wybicie, które zostało w ciągu kolejnego tygodnia dość szybko spacyfikowane. To wybicie oczywiście miało miejsce w dniu 11 listopada, także tutaj rynek był płytki. Ktoś za granicę rzucił mu większe zlecenie, no i wygląda wykres jak wygląda, także w każdym razie sesja z 11 listopada i sesja z 1 listopada raczej nie powinny być traktowane jako tutaj wyznacznik w tej chwili relatywnej siły złotego na rynku. Jest w tej chwili konsolidacja 4,20-4,16. Widać, że złoty będzie próbował testować górne ograniczenie tej konsolidacji. No, czy jak kluczową kwestią to będzie tutaj temat, jak zachowa się rynek bazowy. Jeżeli mielibyśmy zobaczyć ten scenariusz, o którym mówiłem, to prawdopodobnie dojdzie też do wybicia na złotym. Jeżeli jednak euro-dolar się ustabilizuje, to raczej zakładałbym, że złoty pozostanie w tej konsolidacji 4,16-4,20. To jakby te dzisiejsze dane dotyczące produkcji przemysłowej, no one będą na dalszym planie, jak większość publikacji z Polski, kiedy mamy jakieś tutaj mocniejsze zawirowania na rynku bazowym. Trzecią parą jest funt do dolara, który Państwo widzą w tej chwili również traci na niekorzyść amerykańskiej waluty. Mamy taki układ w tej chwili konsolidacji lekko zniżkującej. W szerszym układzie, tak jak Państwo widzą, wybiliśmy linię trendu spadkowego, ustabilizacja tutaj na górnym zakresie. No, widać, że rynek troszkę nie miał tej siły, żeby wyjść trochę wyżej, dlatego bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się tak zejście w kierunku tej linii trendu i test 1,5882. Niemniej funt raczej pozostaje mocny tutaj. Część rynku po prostu zdecydowała się zrealizować. Pójdźmy jeszcze w szerszym zakresie. Wygląda na funt, że mamy jeszcze, jak widać, dość dużo miejsca do ewentualnego wybicia i nadrobienia tej świedzy. Niemniej w tej chwili krótkoterminowo raczej na spadki. W szerszym układzie trzeba pamiętać, że funt
Fund jest dość mocny, ponieważ większość rynku gra na to, że Bank of England decyduje się na szybsze zacieśnienie polityki monetarnej, co tak naprawdę nie ma jeszcze potwierdzenia ani za bardzo w danych, ani w retoryce ze strony Banku Anglii, także są to spekulacje, one prawdopodobnie się okażą prawdziwe, ponieważ dane powiedzmy jednoznacznie wskazują na polepszenie, ale no, zostało wyhamowane tak naprawdę spadkiem wskaźnika gospodarczych, także zwiastuje to potencjalnej stabilizacji i kiełkowanie odbicia tam. No, ostatnia para to dolar do jena. Dolar do jena, jak Państwo widzą, dzisiaj skorzystał z podbitki na indeksie Nikkei. Testujemy bardzo ważny w moim odczuciu opór. Opór w okolicy 100-101 punktów. W tej chwili widać, że tutaj jest tutaj lekkie próba naruszenia i cofnięcie. No, przybicie tego zakresu no, otwierałby nam szybką drogę do testu okolic 102 i nawet wyżej, czyli okolic nawet brzegłem, że tutaj prawdopodobnie zobaczylibyśmy test gdzieś tych szczytów z okolic 103,5. Oczywiście tutaj jakby w tej chwili strona podażowa jest stroną dominującą, ponieważ przy wybiciach takich istotnych poziomów technicznych na ogół tak to wygląda, że tutaj jest duża podaż, ponieważ duża część rynku zakłada, że jednak ten kurs nie przybije tego poziomu. Także w tej chwili jak oczywiście strona podażowa jest tą uprzywilejowaną, niemniej w przypadku wybicia ta dynamika mogłaby się znacząco zwiększyć. Dziękuję za uwagę.